dzisiejszą zasiadkę. Przygotujemy mięsko. Dokładnie mówiąc, szyneczkę z warzywami. Kapustę kiszoną na czerwonym wytrawnym winie. A to wszystko z kociołka. Najpierw dodamy troszkę oleju, żeby nam nie przewarło. Kociołek jest już bardzo mocno rozgrzany. Wszystko zaraz nam zacznie fajnie skwierczyć. Damy odrobinę wody, aby nam się podnosiło, żeby nie było zbyt twarde. Teraz przykrywamy, niech się dusi i za chwilę dodajemy mięsko i przyprawy. Fajnie warzywko nam się duszą. Za chwilę dodamy mięso, przyprawy, kapustę kiszoną, a na koniec najważniejszy składnik, czerwone, wytrawne wino domowej roboty. Coś wspaniałego, ale cudownie pachnie. Dobra, możemy dodać mięsko. Wszystko będziemy się pomalutku dusić. Najlepsza jest karkóweczka do tego, ale niestety nie mogliśmy dzisiaj dostać, więc poszła szynka. Ale... mieszkanie. Możemy szykować przyprawy. Dobra, dodajemy jeszcze troszkę warzyw, bo nam zostało do marynowania boczku. Marchew, cebulka, papryka. I dodamy jeszcze do tego całe kawałeczki boczku, żeby fajnie doszły, gmiękły. Będzie super. Dodajemy to. I dalej. Troszkę soli. Soli nie ma co za dużo, sól na sam koniec dodamy. Jakieś kolorowe ziarnisty. Damy troszkę tych kuleczek. Kuleczki fajnego aromatu dają. Dalej będzie pieprz ziołowy. Z przyprawami to nie ma co dużo szaleć. Samo mięsko i warzywa dużo smaku dają. Starczy to delikatnie tylko podbić. Odrobina całego kminku. Później jeszcze będzie tymianek, ale to w późniejszym etapie. Dalej idzie papryka czerwona, ostra. Bardzo ważny składnik naszego dania, żeby był klimat wyprawy.
dodajemy kilka owoców i owoca oraz mały koncentrat pomidorowy. Wszystko mieszamy. Niech to na chwilę teraz się dusi, podłożymy do pieca i zaraz dodam jeszcze kapustę kiszoną. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest nasza kapustka kiszona. Dajemy taką potężną garść kapusty do środka. Oczywiście swojska, domowa. Mieszamy. Pokażę, będziemy mieli jedzenie dzisiaj. A jak ludzie poczują, to pewnie przyjdę do nas. Tak, to stronę gardę, ja się. Dobra, i zostawiamy to teraz na jakiś czas. Niech to nam pomału się dusi, dochodzi. Później dodamy jeszcze tymianku. I na koniec będziemy podlewać czerwonym winem. Teraz dodajemy nasz główny składnik potrawy, czyli domowe czerwone wino. Piękny aromat. Dzięki niemu nasza potrawa nabierze charakteru. Nie ma co za dużo, później jeszcze się podleje. Mieszamy. Zaraz poczujemy zarąbiste aromat. Dobrze pachnie. I dusimy dalej. O, no, to co pachnie. Jak mięsko? Jeszcze 8 minut. Dla mnie super. Jeszcze nie mogę doczekać. Pół dnia nie jadę, czekałem na ten moment. Spójrzcie, jak wygląda nasze danie. Wygląda pięknie, zobaczymy, jak smakuje. Ale eksplozja smaku. Jak to wygląda? Ty operator, kamerzysta masz. Spróbuj. Dawaj. No weź. Gorące. Musisz przytrzymać jakoś. Bo jakie to jest gorące, poczekaj, dmuchnę chociaż. Ale plękę padnie. Papierowy talerz się topi. Przytrzymaj chwilę. Zimno w dworze teraz wiesz. No co też, tak? Może z dołu wziąłeś. Ty mi dawałeś. Z dołu było.